Trudny rok dla nas wszystkich. Ja poznałem, czym jest samotność, jednocześnie mając najlepszych przyjaciół, którzy zawsze o mnie pamiętają. Nauczyłem się wychodzić ze swojej strefy komfortu i motywować się do działania, choć z tym drugim bywało różnie, bo nieraz były dni, kiedy zwyczajnie nie miałem siły podnieść się z łóżka. Social media karmią nas kolorowym życiem influencerów i pokazują, że żeby stworzyć dobry content, trzeba podróżować do najbardziej odległych i egzotycznych miejsc na świecie. Sam godzinami pochłaniałem filmy innych twórców tylko po to, by złapać trochę inspiracji, a nadmierne myślenie o tym, jak coś stworzyć, sprawiło, że przestałem tworzyć w ogóle. Czułem, że powoli oddalam się od tego, co pozwalało mi utrzymać się na powierzchni. Ale w tym roku każdy z nas miał nieco więcej czasu na przemyślenia, bo świat jakby stanął w miejscu. Więc obiecałem sobie, że w kolejnym roku będę tworzyć więcej. Musiałem uświadomić sobie, że nie zawsze chodzi o filmowe ujęcia, efekty czy lajki na social mediach, tylko czasem chodzi o to, by po prostu zrobić coś dla siebie. Bo na pozór nic nieznaczące ujęcia za 30 lat mogą okazać się bezcennymi wspomnieniami.